Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kapelusznik, witam w kolejnym omówieniu rozdziału, pozdrawiam wspierających. No i co, rozdział zaczynamy od tego, że Vivi i Morgan skłócą się o styl kreacji newsów przez właśnie Morgansa w jego gazecie. Następnie Wapol prosi Vivi, by nie prowokowała ona Morgansa, bo to jedyne miejsce, gdzie są realnie bezpieczni, tam u niego na statku. A Morgans się cieszy, że świat przechodzi zmiany, bo to jest dla niego perfekcyjna okazja. I następnie mówi do Vivi, żeby nie żałowała, iż z nim rozmawia, czego księżniczka oczywiście nie żałuje, skoro świat i tak ma trafić szlak. A następnie znowu się kłócą o news dotyczący tego, czy to Luffy zabił niby doktora Vegapunka. Kolejno wracamy na Egghead, smutny Sentomaru odpływa z wyspy i Kizaru odbiera ślimakofon od Sakazukiego. On się pyta, czemu nikt nie odbiera, a Kizaru odpowiada, że wszyscy leżą nieprzytomni. Potem admirał floty zapytuje, co z Saturnem, fabryką i celami do zabicia, na co Kizaru mówi, że detale podadzą mu inni, jak się obudzą. Potem Akainu oskarża Kizaru o lenistwo, na co ten pyta, czy kiedykolwiek zabił on swojego najlepszego przyjaciela. Po czym Kizaru wspomina on swoje dobre chwile z doktorem Vegapunkiem i mówi do Sakazukiego, że jeśli on wątpi w niego i traci czas na takie pierdoły, to żeby sam przyszedł na miejsce bitwy. Akainu próbuje go przeprosić, ale Kizaru go ostrzega, by uważał, co on mówi. Przechodzimy do uciekających słomianych. Franky i Jimbe rozmawiają o tym, że nigdy wcześniej nie widzieli tak smutnego Luffy'ego jak teraz, bo nie udało mu się uratować doktora Vegapunka oraz sami nie dowierzają, że udało im się uciec. Na co Zoro komentuje, że Luffy jako imperator nie powinien płakać z powodu byle śmierci jednej starszej osoby. Po czym wszystkim Lilith się w końcu budzi, na co Słomiani się cieszą i ją przepraszają, ponieważ nie uratowali reszty Vegapunków i tłumaczą jej, że była nieprzytomna, bo Atlas ją znokautowała. Ale co ciekawe, Lilith twierdzi, że wszystko słyszała i zauważa, że nie ma już połączenia z York. Więc wszystko wskazuje na to, że mimo, że była nieprzytomna, to przez to połączenie z York pewnie wszystko słyszała. Potem jest głodna i napotyka smutnego Luffy'ego i tłumaczy mu, że śmierć Vegapunków jest kwestią perspektywy i tak naprawdę wszyscy żyją. Dlatego przez chwilę płakała, a potem się ogarnęła. Słomiani przez to myślą, że jest duchem, ale ona tłumaczy, że chodzi o dotrzymanie dla niej obietnicy, czy coś takiego. Pewnie chodzi o to, że no Lilith ma jednak wspomnienia wszystkich Vegapunków i póki ona żyje, to niby udało się Słomianym dotrzymać słowa danego Stelli, żeby zabrać go z wyspy. Po czym wszystkim Luffy'emu jest lepiej i dziękuje on gigantom za pomoc. I wszyscy zmierzają na Elbaf, z czego Robin się cieszy, bo zobaczy w końcu Saula. I tutaj pada ciekawa konwersacja, bo olbrzymy zwracają uwagę, że nie ma znaczenia, kto zdobędzie One Piece, wedle słów Vegapunka z nagrania, bo to i tak wstrząśnie światem. Na co Gumiak kontruje, że nie obchodzi go to, jeśli Dogi i Brogi i reszta ekipy olbrzymów będą przeciwko niemu, on i tak zostanie królem piratów. No i impreza i świętowanie zaczyna się na pełnej. Na koniec rozdziału na Elbaf tajemnicza postać już chyba na nich czeka. Bardzo przyjemny rozdział, ode mnie 7 na 10. Przemyślenia. Pierwszy temat to pewnie zapytacie, kto jest tą tajemniczą postacią. No ja myślę, że Shanks. Nie ma sensu kombinować, kto mógłby inny. No jest też opcja Saula, ale chyba ta postać ma płaszcz według cienia, więc no Shanks jest najbardziej prawdopodobny. Drugi temat to kolejne sprostowanie. Nie wiem, ile razy mam powtarzać, jeżeli chodzi o to przekazywanie haki, ale mi chodzi o to, że jeżeli żywa postać A przekaże żywej postaci B, przekaże swoje własne haki do użytku własnego, to mi się nie podoba. Żadne sznurki, roboty mi nie przeszkadzają. Nie mam pojęcia, skąd to wzięliście. Jeżeli ktoś ma jakiś fetysz sznura czy robota, ja nie wnikam. Ja nic nigdy nie miałem do tego, że można przedmioty nasączyć haki, czy zapieczętować haki na później w sznurku, czy coś takiego. Nie wiem, dlaczego ktoś mnie tak zrozumiał, nie mam pojęcia. Trzeci temat to Kizaru, jak mi teraz imponował w tym rozdziale. Coś fantastycznego. Kizaru pokazał faktycznie jaja i się odpala chyba tylko wtedy, gdy mu na czymś naprawdę zależy. I nawet Sakazuki bał się mu odpowiedzieć. I mimo, że panowie pewnie mają pozytywną relację, to jednak no tutaj Sakazuki swoich gniewie przesadził.
Coś pięknego. Czwarty temat to co dalej z Sentomaru? To jest dobre pytanie. Ja obstawiam, że to będzie postać, która dostanie po prostu kolejną historyjkę kładkową. Kolejny temat to Vivi, bo w końcu od Morgansa będzie musiała odejść. No to obstawiam, że Morgans też pofrunie na Elbaf. Myślę, że tam Vivi ze swoimi innymi się spotka. Wapol pewnie zostanie z Morgansem. I na koniec rozdziału jeszcze Lilith nam zostaje, bo tutaj jest ciekawa rzecz. Skoro ona ma wspomnienia reszty Vegapunków, to czy nie stoi na przeszkodzie na przykład stworzenie innych takich cyborgów czy innych robotów, wszczepić w nich wspomnienia reszty Vegapunków z Lilith i tak naprawdę oni żyją? A mnie ciekawi, czy na tej zasadzie to Lilith miała na myśli, że dzięki temu, że ona żyje, to można ożywić resztę? No tak to trochę wygląda. Przypomina mi to moc takiego niebieskiego gościa z Niezwyciężonego, co się klonował. To oglądał Niezwyciężonego, to wie o czym mówię. Tam był taki jeden gość, który się cały czas klonował. I praktycznie nigdy nie wiadomo było, który jest oryginałem. Więc jeśli Vegapunki da się ożywić w tym kontekście, no to praktycznie póki chociaż jeden z nich żyje, to Vegapunk jest nieśmiertelny. No i to chyba tyle, co można wyciągnąć z tego rozdziału. Dajcie znać, co sądzicie i na razie.